feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Hej ludziska, siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, jest ze mną gość specjalny. Chester, przywitaj się. Siema wszystkim, no. Bardzo mi miło. Ludziska, można by powiedzieć, że naczelny wódz barbarzyńców ludziska, także będzie pogrom na odcineczku. I oczywiście zagramy sobie nowy tryb, jakim jest Clan Battle. Słuchajcie, coś naprawdę niesamowitego, bardzo się cieszę, że to wprowadzili. Wydaje mi się, że teraz to po prostu doda takiego... no sensu troszeczkę większego w grze, przynajmniej mi się tak wydaje, co nie? Wiesz dobra. Co, mi się wydaje, że na pewno doda takiego sensu, że szybciej się będzie wbijać klan Chesta, bo u mnie już wbiliśmy w ogóle całego, zapomniałem ci wcześniej powiedzieć. No my w tym momencie mamy 7, także będzie no, za godzinkę, dwie może. Jest blisko, nie? No na pewno dodało to mega interakcji przede wszystkim i wiesz, zawsze było tak, że grało się między sobą. Teraz zajebiste będzie to, że jak będziemy sobie robić live'y, no to będziemy mogli grać z naszymi widzami w jednym składzie i myślę, że to jest mega zajebiste. Tak, nie? Tak, i to właśnie to samo. Dobra, słuchajcie, ja tylko na szybko, słuchajcie, jeszcze tutaj chesty jakieś potwieramy. W ogóle Chester. Chesty Chester, tak. Dobra, Chesty Chestera, dobra. Lecimy, słuchajcie, free chest, niestety na razie bez żadnych tych. Ja na szybko tylko goldik. No tutaj za dużo, słuchajcie, jakichś dobrych dzisiaj nie przygotowałem. Tylko tak jak mówię, ten clan chest by się przydał, ale tutaj chyba raczej go nie zdążymy, trudno. Dobra, okej, także lecimy. Ludziska, może jeszcze, albo nie, dzisiaj, słuchajcie, zagramy bez muzyki, zagramy jakąś muzykę, znaczy bez muzyki tej w grze, a wrzucę po prostu jakąś muzykę już do tego. Dobra, do filmu. Słuchaj, właśnie, to ja teraz musimy tak się zgrać, wiesz, że ja klanczysz, a ty od razu klikasz, wiesz o co chodzi? Dobra, ja wiem. Dobra, bo trzy, cztery, czekaj, momencik, jeszcze tak tylko zmieniam. Dobra. Dobra, mam ustawione, okej, trzy. O kurde, czekaj, kliknąłem. A, widzę. Fuck, myślałem, że to ty, ja pierdziele, ale lipa. Dobra, luzik. To wiesz co, chyba że to poobserwujesz może. No dobra, mogę sobie poobserwować. Generalnie pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, Jędrek i Chester po drugiej stronie, czyli niebiescy to są nasi, czerwoni to jest klan przeciwnika. I tu widzę dwóch Eliter Barbarianków na lewą. Tak, i on też wyrzucił już elit. Na prawą stronę. No, z tą Pekką troszeczkę słabo, bo Infernal tutaj bardzo Inferno, oni mają tutaj dwa Inferna, zobacz sobie. No, na Ice Wizarda grają, będą walczyć. Będą. Nie będzie lekko. Mi się też trochę źle gra myszką, wiesz? Wczoraj grałem na live, nie wiem czy widziałeś, wbiłem 5K na moim głównym koncie i grałem z telefonu. I grało się naprawdę zajebiście w porównaniu do tego, jak się gra na kompie myszką. Aha, no kto co lubi, nie? Generalnie. Ja na przykład wolę myszką. Jakoś, znaczy wiesz co, kwestia przyzwyczajenia generalnie. Znaczy, mi się wydaje, że to też jest kwestia deku, wiesz? Bo jak na przykład grasz Royal Giantem i masz do tego na przykład armię szkieletów, to ja czasami muszę wyłożyć dwie karty naraz. Jeżeli tego nie zrobię, to po prostu nie zadziała to tak, jak powinno. I niestety na kompie nie jesteś w stanie tego zrobić. Po prostu nie wyrzucisz dwóch kart naraz, nie? Wiesz o co chodzi? Jednocześnie. Aha. To jest ta lipa. Czy tak szybko, tak? Tak, bo wtedy robisz cyk i masz po prostu dwie jednostki naraz i jak on mi na przykład zapuje armię szkieletów, no to w tym momencie część z nich jakby zostanie za Royal Giantem, a część z nich będzie jakby przed. I to właśnie działa zajebiście. Ale to jest bardzo mało deków, gdzie to działa w ten sposób, nie? Ty, słuchaj, wygrywamy na razie. Na razie jest git. On ta Pekka tutaj troszeczkę wybroni. Podejrzewam, że nawet pozabija tych dwóch. Ja czuję, że tu poleci teraz Inferno Dragon, chociaż już nawet nie jest potrzebny, bo ta PK ma bardzo mało życia. O, ale nie, ona leci by doszła, mój tak barrel. Mi się wydaje, ona jest bardzo ten. Trzymało, proszę. Jakiś graveyard na dole. O proszę. Ten Goblin Barrel zrobił bardzo dużo, wiesz, bo wieża była skupiona na chyba jako hołku i na Pekkę wcześniej jeszcze dokładnie, a potem, to jest w ogóle dobry mix. Jeżeli ktoś nie zabije Goblin Barrela, no to jest w stanie naprawdę zrobić ogromne obrażenia. A i to wiesz, we trzech to jeszcze szybko bije, tak to jazda. Dobra, ta wieżyczka już pada, podejrzewam. No ja już bym ją zostawił i zostawię sobie Eli na bronienie się. Tak, widziałem, już jest powierzchnia. Chociaż? Tak, ona na pewno dobra, padnie. No. Leży, okej, okay, elegancja. No, 36 sekund. Mamy 1-0 dla naszych. By the way, słuchajcie, na chwilę obecną Chester jest w rodzince Zerte. Macie może okazję jeszcze dzisiaj z nim zagrać gdzieś tam na szybko meczyk. Ale generalnie to chyba przejściowo, tak? Tam tylko do wspólnych materiałów i tak dalej. Ale to jest fajna sprawa mimo wszystko. No tak, chodzi o to, że ja po prostu jestem tym kontem, którym tam wbiłem w moim drugim klanie, w moim prywatnym. Oj, nie pykło.
Trafili. O, a, 5 sekund, dobra. Lewa strona, lecą elite barbarianki i tutaj będzie potrzebne wsparcie. No tak. Ale świetnie no tak. Ta witch kontruje, świetnie kontruje tę elitę barbarianki. No, daje radę, naprawdę. Dobra, ja tu lecę z elit barbami i przygotuję sobie strzałki w razie W, bo tu poleci armia szkieletów, podejrzewam. Tak, kurczę. Wszystko, słuchajcie, już wyuczone na pamięć, wszystkie kontry i tak dalej, elegancja. No ale słuchajcie, no wiadomo, że jak ktoś ma, jak ty masz dwa razy więcej puszków ode mnie, no to wiadomo, że to doświadczenie nie jest dużo większe, tak? Znaczy wiesz, no ja gram od premiery też, nie? A, no właśnie, ja gram od miesiąca, także wiesz, też to robi swoje, nie? Gdzieś tam. Wygraliśmy. Dobra, jest. Elegancja, brawo. Brawo. Zarąbiście. To teraz gramy razem. No, dobra. Słuchajcie, także spoko i pamiętajcie, że teraz to leci do Clan Battle Chesta, nie? Także też spoko sprawa. Wcześniej to były pojedynki zwykłe. Dobra. 3, 4, odpalam. Mam. Jest. Jest, dobra. Jesteśmy jest razem. Lecimy. O. Widzę twojego deka. Dobra, ja twój też. Okej. Okay. Jakby co, ja mam klona, więc można z Lava Houndem coś pokombinować. Lecę Lava Houndem z lewej strony, wiesz? Dobra, to dawaj. Ale od razu go nie puszczać chyba, nie? Czy pod wieżyczką dopiero? Nie, pod wieżyczką. Dobra. W sumie puszczam teraz. No, dobrze. Bronimy prawej. Ja tu wyrzucę minionki, wyrzucę kanona. O, przydało się. Przydał się. Patrz, jak bije z lewej strony. Tak, jest git. Kozacko. Dobra, ja tu jeszcze na lewą lecą szkielety, żeby tego pokonać. Ale patrz, jeszcze biją. Świetnie. Nieźle. To jest ładne kombo, to jest ładne połączenie. Lecę elit barbami z prawej. Dobra, a ja fajerkę. No w sumie nawet nie będzie potrzebne. Fire spiritsy rzucam ci na plecy, jakby tutaj... Tak. Jakieś pomogą. Te się pojawiły. O, proszę, dwie walkirie. O, to konkrecik, zobaczymy. Dobra, ja już klona mam przygotowanego. Mhm. Ale może ja jeszcze nie mam lawy na ręce. Rzucę. Lawę będę mieć następną na ręce. To w sumie nie potrzebne. Albo. O, niech sobie tam ciśnie, nie? O, fireball. Zrobimy tak, ja wyrzucę witch po lewej. I teraz zaraz będę mieć Eli na lawę u góry. Dobra, mam nadzieję, wiesz co, że on... poczekaj moment. Ja jeszcze dorzucę giant szkieletona. Dobra. To skopiujemy sobie, już dobra. Rzucam. Kupujemy sobie lecimy. Od razu dwie karty. Albo no spróbuję jeszcze witch dosięgnąć, tylko momencik. No, jeszcze jeden. Aj, nie sięgnie, kurczę, nie sięgło mi tej. Aj, dobra, no ale okej. Okay, ale dobra, mamy witch skopiowaną, jest okej. Okay. Lawa jest. Padła. Wiesz co, ja tam rzucę strzałki. Na ja tą princeskę między innymi. O, dobra, ja rzucam minionki, ja rzucam spiritki. Kanona. Zdążyły, dobra. Ale idealnie widziałeś? Tak, wlazło, no. Jest dobrze. Wiesz co, ja teraz zaczekam, ja wyczuwam elit barby od nich, że tutaj polecą. Dobra, jest po wieży. No, elegancko. Teraz oni muszą coś zrobić generalnie. Oj, chyba słaba opcja z tymi. Ja tu tak, wylecę mega minionem. Rzucam witch. Wiesz co, ja nam wrzucę im, tak, żeby tak, się tak. Wszystko skupiło super. Na tym. Super pomysł, i jeszcze dobrze. Zrobimy, skopiujemy, żeby tu damage jakiś zadać. Dobra. Dobra, i pan, i boom, i jeszcze raz. I drugi raz. Pięknie, działa. O, to damage konkretny robi, kurczę, no. To się szanuje. O, ale fajnie kontrują nas tymi fireballkami, no całkiem. Całkiem spoko, no ale trzeba zrobić tak, żeby po prostu na mnie zjechali tej wieży. Rzucam strzałki. Rzucam kanona. Ja spróbuję gdzieś tu na plecy na maga zahaczyć. Tak, na maga zahaczyło, super. Minionki powinny zniszczyć tego. Oj, nie zniszczyły, ale dobra, jest okej, jest okej. Okay. Jeszcze to sobie sklonujemy wszystko. O. I super. Dobra, elegancja. Piona. Super wyszło. Dobra. Nieźle. Dobra, lecimy jeszcze raz. Ale słuchajcie, ten tryb naprawdę jest zarąbisty, bo tu tyle nowych kombinacji powstało. Słuchajcie, że to mega. Jest masakra, nie? A wiesz, i jeszcze te rekordy, które ludzie tam się starali pobić z różnymi... wszelkimi, wiesz, na przykład te, wiesz, ilość infernali na mapie i tak dalej. No, to już teraz będzie w ogóle ogień. A ten, ciekawe, czy zrobią arenę, nie? Chociaż wątpię. W sensie arenę, jaką arenę? Na Clan Battle, nie? A, że jakiś ranking, tak? Jakąś ligę czy coś? Znaczy, czy podepną to do zwykłej areny, ale chyba wątpię. Raczej tak ciężko to będzie chyba zrobić, podzielić jakoś ten ranking na dwóch. Bo gadaliśmy o tym wczoraj z chłopakami, ale jakoś tego nie widzę. Nie wiem, zobaczymy. A jeszcze w ogóle a propos tego update'u, to dodali jeszcze coś oprócz tego? Tak. Weszła bandytka.
Aha, bandytka. Znaczy ona była wcześniej, ale ona dopiero teraz jest dostępna do zgarnięcia, w sensie takiego normalny z chesta, i z dropu. Nie? Z jakiegoś. O, na tej zasadzie. Wiesz co, ja myślałem jeszcze, że zmienili te, jak to się nazywa, turnieje, ale jednak widzę, że nie. Bo na Live League'u były jakieś przecieki a propos zmiany turniei, pamiętasz? No coś tam kojarzę, tak, podsyłał. I generalnie jeszcze z góry takie wyskakują, wiesz, join the clan i tak dalej. To też jest spoko opcja. Tak, dobra, tak. To ja na 3-4 i klikamy, dobra? To może ja teraz zrobię. Dobra, dawaj. Dobra, 3-4. Dobra, jestem u ciebie, tak, jestem super. U ciebie. Też masz waiting for match, tak? Tak. Powiem ci, naprawdę ten tryb no rozpierdzielił. A w ogóle jak to jest? Jeżeli zginie jeden z kingów, to jest koniec meczu? Wiesz co, my mamy jednego kinga tak naprawdę. A, czyli on jest wspólny. Znaczy oni są we dwóch, ale mamy jedno życie. Rozumiem. No. Czyli tak jak właśnie myślałem. Dobra, ja wyrzucam mega miniona z lewej strony. Oj. Czekaj, ja lecą tutaj minionki. Dobra. Jest git, jest bardzo dobrze. Aj, zabolało. Zabolało, ale nic nam nie zrobili tak naprawdę. Wiesz co? Ja wyrzucę lawę. O, czekaj. Ja rzucam strzałki. Kurczę, dobra. Jest ok. Troszeczkę do tyłu wrzuciłem za bardzo. Ale okej. Okay. Ten już i tak padnie. Dobra, ja mam już na klona, jakby co. O, no to ja rzucam lawę po lewej tutaj. Dobra, ja jeszcze wiesz co, w razie czego zrobię Fire Spirit. O, i dobrze. Właśnie super. O to chodziło. Dobra, i 3, 2, 1, kopiujemy. Super. Rzucam Weed, żeby one... Kanka. O tak. I boom. O, Witch sobie tutaj bardzo ale ładnie... Ale ten Lava Hound, jak to działa pięknie. No, z klonem zajebiście, po naprawdę. To jest masakra, nie? I jeszcze mega. Zostają te zwykłe. Bo wiesz, to nawet nie zmienia faktu, że one mają po 1 HP, tak? Bo albo no. To niszczysz strzałkami, jak zniszczysz jedne, to jeszcze są przecież drugie. Bo no z klona tak, no jeszcze tak. Te. Oj, nie mam nic, żeby rzucić teraz na te. Ja też nie miałem, ale tam, no, na razie gramy na remis, nie jest źle. Bez sensu był ten fireball teraz z ich strony, no ale dobra. Wiesz co, ja tu wyjadę z lewej strony mega minionem. Mhm. Jak będziesz mieć full Eli, to już możesz startować. Dobra, możemy lecieć. Z giant szkieletonem, też na lewo. Ja... Oj. Rzucam kanona. Ja rzuciłem te... A, dobra. Nie, w sumie dobrze, bardzo dobrze. I rzucam zaraz lawę, możemy zaraz robić klona znowu. Dobra, ja już mam... Ja mam jeden do... Także startuj. O. Dobra, spróbuję sklonować. No, powinno być dobrze. Jest git. Szkoda, że tylko ten się skupia, ale no wiadomo, gdybym się nie skupiał, to był zbyt OP. Jest no, naprawdę i, dobrze. I siekają te. Dobra, ja już lecę z prawej ja strony. Strzałki jeszcze tam rzucę, żeby nie... Oj. Dobra. Oj. Dobra. Ja to skontruję. Kurczę, ja też mam taki automatyczny odruch, że wiesz, już od razu rekontra, ale cokolwiek, tak, żeby tak. Tylko skontrować, nie? Dobra, te strzałki się przydały, co tam walnąłem. Jest git. O. Lecę Elite Warbami z prawej strony. Dobra, ja ci dorzucam maga na plecy. Mhm, ja to zaraz klonuję w sumie, bo no, mogę tego nie pewnie. Sklonować. Pewnie, dajesz. Rzucę kanona na tego balona. Plus. Tak. A nawet nie było trzeba w sumie. Okej, okay. No jest elegancja. Strzałki rzucam. Dobra, ładnie. Oj, ten lock tutaj, ale nie zniszczą nam tej wieżyczki. Nie. O dobra, ja rzucam armię tutaj w tle. A, pięknie, dobra. Pięknie, zajebiście, było mega blisko tym razem. No, 130 HP na wieżyczce. W ogóle miałeś już kiedyś takie momenty, że w jednym momencie ktoś ci niszczy wieżę i ty mu? Tak, i gra miałem. Się przedłuża i to jest po prostu masakra, nie? Ja tak, miałem, no. Na początku nie wiedziałem w ogóle, co się stało, a później ogarnąłem, że wiesz, idealnie ta sama sekunda, nie? I to był kozak taki. Za pierwszym razem chyba miałem tak, że jak tak się stało, to po prostu już zrezygnowałem jakby z tej gry i dopiero po chwili patrzę, o kurwa, dalej gram, nie? To jest grane. Dobra, co, kolejny meczyk, może już ostatni, nie? Bo no się tam tak, już... myślę, że tak żeby do 20 minut z odcinkiem będzie spoko. Ale generalnie, słuchajcie, naprawdę, coś kozackiego jest to. Dobra, to czekaj, ja tutaj jeszcze zdonajtuję. Dobra, czy w sensie ja robię, czy ty teraz? Wiesz co, bezpieczniej może będzie jak ja, bo pewnie tobie tam chcą klikać klanowicze, nie? Dobra, okej, także zrobię. Dobra, tak. No to 3, 2, 1, lecimy. Dobra, Chester, join. Jest git. Jestem. Okej.
Ale też fajny całkiem deck. Widzę, że to działa to z tymi klonami. Tak, no, spoko. Mega spoko. Jedynie co to chyba Goblin Barrel mam na czwartym levelu Epika i on i to chyba daje ósmy. Czekaj, lecę lawą z lewej. Mhm. Rzucam kanona. Ja tutaj jeszcze na... Hej, wejdzie to. On nie doleci. Raczej. No nie doleciał, dobrze, super. No i teraz myślę tak, dobra, masz klona na łapie? Mam, tylko czy to klonu już teraz? Aj, dobra, już. Nie, właśnie... to poczekaj. Mhm. Ja rzucę Witch, ona się zajmie tą resztą. Ale klonuje ci chyba tą. Tak. Go. Niech sobie biją dwójkę. Pewnie. O. O, to był jego błąd. Teraz im braknie zapa. Dobra, ja tutaj rzucam minionki. Armia szkieletów, ładnie. I jeszcze Fire Spiritki. Ty, słuchaj, mega się zgrały te nasze deki, nie podejrzewałem, że aż tak. No, ja też nie. Mega spoko. W sumie ten, wiesz, jak już jest Giant Skeleton jeszcze tam wrzucony i jeszcze Lava Hound, o kurcze. Nie mam kanona niestety. Nie. Rzucam strzałki. Dobra. Aj, trochę źle rzuciłem. Dobra, ja poprawię w takim razie. Zwaliłem to. O, tam well played, kurcze, sobie rzucają. Cwaniaczki. Dobra, ja mam jak coś... Ja rzucam lawę. Dobra, to ja na dół Wizarda i zaraz klonujemy jeszcze. Już możesz klonować sobie, jest trzech. Tak, tylko że właśnie trzeba jeszcze chwilę czekać, no niestety. No nie pykło. Dobra, ja rzucam tego Goblin Barrela. Mam gotowego kanona na jego Hoga jak coś. Dobra, ja w sumie poczekam, może... Wow. Dobra, zrobimy tak. Fire Spiritki rzucam na dół. Ok, na prawo poleciał. Kurczę, ale porobili teraz. Dobra, Szkieleton Army rzucam na prawo w takim razie. To będzie ciężko wygrać, no ale próbujemy. No, dobra, mam 50 sekund, żeby im zniszczyć tą wieżyczkę. Ja lecę Elit Barbami na lewą stronę. Czy oni mieli skarmy? Chyba nie. Dobra, ja ci rzucam. Oj. Nie. Dobra, wiesz co, ja postaram się wybronić tą prawą stronę naszą. No. A ty leć może na lewą. Dobra. Ajajaj. Troszkę był delay. Dobrze nas tutaj kontrują chłopaki. No dobrze. Wiedzą co robić po prostu. Mhm. Oj, nie zdążę. Oj, ten Royal w środek poleciał. Kurczę. Dobro, mają kombo, no. Widać, że już trochę zagrali ze sobą we dwóch. O. No ale nie można cały czas wygrywać, nie? Wiadomo, w tej grze, jeżeli i tak masz powyżej 50% wygranych, to jest i tak dobrze. O. W ogóle gdzieś te statystyki można sprawdzić, czy jak? Ile masz procent wygranych? Ta. Kurczę, nie, chyba nie da się. Z ale tego co widziałem, tylko winy. Ale dodadzą, tak mi się wydaje. Może dodadzą. Powiem ci, ja jestem trochę zły za jedną rzecz. Jeśli chodzi o te legendarne punkty z areny, kojarzysz, nie? No, mniej więcej. No to oni powiedzieli, że po prostu wypłacą ludziom za to w gemach. Aha. No i ma być przelicznik, podobno 20 punktów z legendarnej areny daje ci jednego gema. Ja to przeliczyłem na moim głównym koncie. Aha. Daje mi to 500 gemów, stary, czaisz? No to słabiutko troszeczkę. Słabo, mega słabo, no ale co, trudno. Przynajmniej zawsze coś. Ale zawsze coś, nie? Bo tego nie było, tak? Wcześniej, więc zawsze i te 500. Znaczy nie, właśnie to było, tylko oni teraz z tego jakby rezygnują i chcą to po prostu wymazać, wiesz? I w ramach tego, że no, żeby nie było, że wszyscy zbierali na darmo, no to dadzą jakieś tam gemy za to ludziom, nie? Aha, na tej zasadzie. Dobra, Chester, słuchaj, bardzo ci dziękuję za odcinek. Miejmy nadzieję, że oczywiście to nie jest nasz ostatni wspólny odcineczek. Ja oczywiście, słuchajcie, jeszcze nagramy coś do Chestera, mam nadzieję. Także wpadajcie na kanał, oczywiście link macie w opisie, zostawcie łapeczkę w górę. No i słuchajcie, do następnego, trzymajcie się, pożegnaj się, Chester. Jasne, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, hej. Siemaneczko.